Dzień dobry, ja jestem Jacek Pałaśniczki, to jest program Allegro Manon Tropo. Jak Państwo może zauważyli, ja jestem we wszystkich gościach tych naszych cyklicznych rozmów zakochany. W dzisiejszym gościu też jestem zakochany, a na dodatek żywię wobec niego bezbrzeżny szacunek. No nie wobec niego, wobec niej, bo dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Ewa Łętowska. Dzień dobry Pani Profesor, że, Dzień że dobry panie, Pani... Dzień dobry Państwu, no tak posłuchałam tego Pana wstępu i mi się uszy szpiczaste zrobiły wobec tego, z powodu tego Pana, i z powodu tej introdukcji. Postaram się je przypiłować, żeby wróciły Dobra. do naturalnych kształtów. W związku z tym, jakby to powiedzieć, gdybym... Yy... Chciał plenotitule y, przedstawić naszego dzisiejszego gościa, no to by zeszła nam godzinka, potem byśmy się pożegnali rozeszli do domu. W związku z tym ja naprawdę tylko po łebkach, a do pani profesor mam prośbę, by pani potem mnie skarciła i uzupełniła to, czego nie, nie. powiedziałem. Profesor nauk prawnych. Zgadza no, się? Mniej więcej. Dobrze. Y, I to od dawna, a od jak dawna to, to od nie prawie będziemy. 40 lat, proszę pana. To nie będziemy mówili, bo nie wypada. Oczywiście profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członkini rzeczywista, tak się mówi, czy członek rzeczywisty? No znaczy raczej członkini powinien. Członkini robić, rzeczywisty, czy członkini rzeczywista? Członkini rzeczywista wtedy. No to rzeczywista, rzecz oczywista, że rzeczywista. Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Oczywiście. A tam to członek czynny, albo członkini czynna. Tam jest inna tytułatura. Ja sobie wypraszam, panie profesor. No przepraszam najmocniej, to nie ja, to oni. <noise> Pierwszy rzecznik praw obywatelskich, czyli ta osoba, proszę Państwa, która wyznaczyła standardy dla wszystkich kolejnych. Jak Państwo może pamiętają, był tu ostatni jakiś czas temu rzecznik praw obywatelskich. No i on szedł śladami Adam Bodnar tym tropem, który wyznaczyła pani profesora Błętowska, oczywiście sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sędzina. Sędzia. Raczej sędzia, sędzia dlatego że w języku tak. polskim tak, mamy ten sędzia i ta sędzia tak i to się ładnie odmienia. Tak się bardzo ładnie odmienia. I oczywiście y, sędzia Trybunału Konstytucyjnego y, w czasach, kiedy y, w to stanie był trybunał. No tak, tak, no ale to, ja, ja wymieniam y, zasługi. I tutaj y, chciałbym to... też powiedzieć, że zazwyczaj profesorowie praw mają jedną specjalność i tej jednej specjalności się poświęcają, natomiast pani profesor Łętowska tych specjalności. Ma multum. Wśród nich jest yy, yy, prawo cywilne, yy, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, oczywiście prawa człowieka. I w dziedzinie tej obrony praw człowieka to nie jest tylko teoretykiem, który tam wypisuje sobie eseje, ale tych praw człowieka czynnie broni, odkąd przynajmniej ja pamiętam. I żeby dopełnić tego obrazu, a potem będziemy hmm, zastanawiać się, co opuściłem. To jest fenomenalno. Po prostu specjalistką od muzyki, proszę państwa, kiedy ja e, słuchałem parę lat temu już, bo dawno pani nie była muzycznego trybunału dwójki, Aha, to pani tak. mówiła z takim znawstwem, że ja się zastanawiałem, z jakiej planety pani przybyła. Z jakiej planety Pani przybyła, bo przecież nie sposób zapamiętać tyle rzeczy. Proszę pana, czy porównując... ja mam odpowiedzieć, czy mam powiedzieć, skąd są mężczyźni, a skąd są kobiety? To niech pani zaryzykuje. No. No, do, z Wenus, proszę pana. No to z Wenus, no dobrze. W każdym razie na tym Wenus o muzyce wiedzą wszystko i pani profesor ewidentnie y, honory swojej planecie oddaje, dzieląc się swoją wiedzą z nami. Dzisiaj, proszę państwa, w tym cyklu Allegro Manon będzie około Allegro. Możemy się tak mówić, że ja będę agitato molto, a pani będzie andante maestoso. Andante. Andante jest właściwym tempem, myślę. Ja będę agitato, bo jednak... No agitato rzeczywistość... może być, no bo się ludzie inaczej zmęczą tym... tym, 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 tym Ale non troppo. <laughs> nie, nie, agitato molto. Ponieważ <laughs> pierwszym tematem, jaki poruszymy, no to będzie temat, który mnie agita, czyli który mnie no, wstrząsa, czyli yy, chciałbym panią spytać o oceny zachowania protagonistów tego dramatu, który się rozgrywa na granicy polsko-białoruskiej, czyli rządu białoruskiego i rządu polskiego. Proszę zacząć od białoruskiego. Zaraz. Dobrze, że pan porównał to chyba do sceny, dlatego że na tej scenie jest bardzo wielu agensów albo, auto, albo aktorów, dlatego że rządy to jest, są tylko, to jest tylko część sceny. I rzeczywiście akurat, no tutaj to będzie banalna, no mój Boże, no bardzo wyraźna gra polityczna, e, obliczona na szantaż, zarówno wobec Polski, która ma nieszczęście leżeć geograficznie tam, gdzie leży, no i wobec tak samo Unii, dlatego że to jest wymarzona sytuacja dla zresztą i Rosji, i dla, i dla Białorusi. Ale to jest normalna polityczna gra, nic w niej takiego tajemniczego nie ma. Natomiast jeżeli mówię, że w tym teatrze jest wielu aktorów, no to wydaje mi się, że warto byłoby pomówić o tych chyba, na których właśnie nie są skierowane główne reflektory. Dlatego, że ta scena powinna i ona powinna być bardziej zaludniona e, aktorami, którym przypada inna rola. Dlatego, że w każdym konflikcie politycznym... Niezależnie od polityki, ja, ja nie jestem specjalistą od polityki, są też ci, którzy odgrywają rolę inną. Konflikt polityczny to jest zawsze jeszcze konflikt też humanitarny i o tych aktorach najłatwiej jest w tej chwili powiedzieć, dlatego że do nich też ta scena należy. Przy czym ich zadanie jest oczywiście inne niż głównych aktorów. To jest normalne, że jeżeli mamy dwie, dwa państwa, dwie potencje państwowe, no to jedna atakuje przy pomocy wojny hybrydowej, używając tych nieszczęsnych ludzi, których przepycha z jednej strony do drugą, druga stoi słusznie, bo nie broni granic. Tyle tylko, że w tym konflikcie, jak powiadam, nie wyczerpuje się cały ten teatr, który się u nas rozgrywa. Dlatego, że muszą być jeszcze inni ci, którzy w jakiś sposób mają działać na rzecz rozładowania konfliktu humanitarnego. I tutaj zaczyna się problem. Dlatego, że to, o co ja mam pretensje do na przykład polskich władz, to jest to, że te reflektory chcą zawłaszczyć dla siebie dla swojej gry dla swojej roli natomiast ci inni no to są spychanie no w ogóle czego się pchasz to są moje reflektory a przecież to są, to są ludzie którzy czy jako ngosy czy jako organizacje aktywiści pozarządowe. organizacje pozarządowe czy jako aktywiści czy jako ludzie w organizacji świadczący pomoc humanitarną oni nie tylko, że mają prawo Bogu dziękować, że oni są i że oni ten, to miejsce na scenie wypełniają, a z czym się spotykają. No ja dzisiaj widziałam obraz, jeżeli jest prawdziwy, no to jest naprawdę poruszający. No kiedy podobno pogotowiu temu, który świadczy pomoc, przebito opony i to opony nie przebili chuligani, tylko przebiły służby mundurowe. No, więc to się czasami pokrywa, pani profesor. Wiem, wiem doskonale. Wiem doskonale. To się pokrywa dlatego, że bardzo chętnie chuligani, czy tak zwany element, element przebierze się w mundury moro. Nie ma teraz, teraz przy wojnach hybrydowych nie ma oznak, nie ma oznaczeń. Diabeł wie, kto to jest. Jeżeli jeszcze to się wszystko dzieje w miejscach, gdzie się dosyć cynicznie wykorzystuje brak transparencji, niedopuszczenie mediów. Dla mnie wstrząsająca była jedna informacja też, ją, też słuchałam tego w telewizji. Wiceminister Spraw Zagranicznych, pan Wabrzyk, niedoszły rzecznik praw obywatelskich, indagowany w kwestii, dlaczego no, że dziennikarze powinni mieć możliwość, Przedstawienia, żeby przynajmniej porównać, żeby zweryfikować pewne, pewne wiadomości powiedz tak, niech wobec tego ze strony białoruskiej biorą, ano biorą. I, pr i proszę zwrócić uwagę, ja, ja jednej rzeczy nie rozumiem. Gdybym ja była zwolennikiem albo członkiem rządu, to ja bym się za głowę złapała na taką enuncjację członka mojego rządu. To co? On sprzedaje, jakby to powiedzieć. Propagandowy yy, przekaz w, w ręce tego, z którym chce się walczyć. Otóż yy, wracając do tej naszej do pana pytania. W, tej, w tym całym teatrze my mamy ta sztuka, jest napisana przez cynicznego, projektującego sztukę autora, grana Trzech. przez nieudowiel. O, no nawet, oczywiście. Grana przez lepszych i gorszych aktorów, przy czym polscy aktorzy nie są najlepszymi aktorami. Nawet wchodząc z założenia, oni realizują coś, obawiam się, czego nie widzą na dalszą metę. Tak, no scenariusz, który został gdzie indziej napisany, a oni robią dokładnie nie, to, czego się po nich spodziewają, do, doku, głównie ale aktorzy, ktoś, autorzy ale tego dramatu. Przecież jeżeli ja na to patrzę, to rozumny człowiek, który coś przeżył i coś wie. No to wie, że, scenari że scenariusze mają określony. Określone, toczą się według pewnych schematów i założeń. To ja nie muszę tej sztuki przeczytać, nie, muszę, nie musiałam wcześniej jej czytać do końca, żeby wiedzieć, jak ona się potoczy. Ale ja wracam do tego mojego przykładu, bo przykład jest akurat bardzo wymowny. To zgodzić się na to, żeby wobec tego realizować ten przekaz publiczny, dlatego że w tej chwili, w naszych czasach, wojna jest, toczy się nie tylko przy pomocy broni, tylko toczy się przy pomocy słów i przy pomocy propagandy. że pierwszy raz chyba to tak na dużą metę zastosowano w Jugosławii, chyba w latach 90 o tym zaczęto mówić. Tak. W tej chwili to już wiadomo. To co, to oddać przekaz wobec tego władzom Białorusi? Tam i stamtąd będą szły te, 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 te przekazy. No tak, Czowak już stamtąd idą, ale proszę mi pozwolić na mały wtręt, pani profesor i Nie państwo. podoba mi się ta sztuka, o. Mnie się też nie podoba, ale chciałem Pani powiedzieć tak. No, zauważyła Pani, że zarówno yy, Oberprezes, jak i jego pomocnicy, mniej lub bardziej tymczasowi, powiedzieli dziennikarze nie, bo jak byli w Wietnamie, to Ameryka wojnę przegrała. A ja jeszcze dodam. Że... <s poured worlds> <other not> eh <favour> Ale nie dlatego. <laughs> Może pani sobie obejrzeć na YouTube mój film <st <Kensuki> <stark> z Lampeduzy po strasznej tragedii, która dotknęła <Algunoo> setki imigrantów. I zadałem pytanie, wtedy była kandydatką do pokojowej nagrody Nobla burmistrz Lampeduzy, Giuseppe Nicolini. Dlaczego wy, których jest garstka pomagacie w dalszym tak. ciągu, że to trwa od lat i jest tych uchodźców na waszej maleńkiej wyspie więcej tak, niż mają. Mają udrękę przecież, mają. I ona zdumiała się, bo my widzimy ich twarzy, odpowiedziała. Tak. I największym łajdactwem, ale też trwaniactwem jest to, że my nie widzimy twarzy ludzi, którzy są ofiarami tego dramatu napisanego cynicznie przy stoliku, tak jak pani powiedziała, gdybyśmy widzieli te twarze. Być może inna byłaby Być może, reakcja. może, ale przede wszystkim, ja nie wiem, to jest może problem, tak może Pan ma chyba rację, dlatego że głównie przekaz jest kierowany w tej chwili do ludzi, którzy są wychowani w kulturze obrazu. Ja jestem jeszcze wychowana w kulturze słowa pisanego, drukowanego, czytać, tłumaczyć, mówić. Jeżeli mam przemawiać obraz, to obraz rzeczywiście przemawia fotografią. Pamiętamy wszyscy te fotografie, które wstrząsały światem. Czy ta mała dziewczynka z Majlajczyk, czy inne fotografie. Ten chłopiec, który utonął u wybrzeży. Alan Kurdi. Tak. Więc u nas też już zaczęły się przebijać te obrazy i tylko znów, czy. Pan mówi w ten sposób władza nierozumna. Mówi, że dlatego Ameryka przegrała wojnę, że dopuściła dziennikarzy. Dlaczego nie, nie, nie dlatego. nie dlatego. Dlaczego wobec tego nie wykorzystać tych samych obrazów, wobec tego, żeby budzić rozumną wiarę w to, że w tym teatrze są różne role do odegrania? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego się przeszkadza tym, którzy świadczą pomoc humanitarną? Dziennikarzom podobno, ale jeszcze mnie na przykład szalenie yy, zbulwersowało, kiedy yy, to chyba. Nawet bodajże pan premier był łaskaw się wyrazić, że to w obronie nie dopuszcza się dziennikarzy w obronie, żeby im krzywdy nie zrobiono. Oczywiście, że dziennikarzom można zrobić krzywdę w różny sposób i różni mogą tę, tę krzywdę im robić, ale ta, przepraszam, obuda tego. tego, tego, tego i, ja nie chcę, nie, nie jestem powołana do tego, żeby komukolwiek prowadzi, prowadzi, yy, kazania prawić. Źle się czuję w tej roli. Nie chcę występować w tej roli również tutaj. Ale ja tylko powiem jedno, ja tego po prostu nie rozumiem. Ale ja nie teoria, rozumiem, dlaczego ten teatr ma tylko mieć tylko w ogóle tego, tych oficjalnych aktorów. To się nazywa zresztą podział kompetencji, to się nazywa podział władzy. Jeżeli nawet mamy służby mundurowe, do czego innego jest wojsko, do czego innego jest straż graniczna, do czego innego jest jeszcze, są jeszcze terytorialci. Dlaczego u nas to się wszystko, wszystko, wszystko traktuje jako jedną masę anonimową? Ja pamiętam kiedyś byłam na jakiejś konferencji prawniczej, na której w tym samym ośrodku były, była też jakaś konferencja służby więziennej. I ja pamiętam, bo to duży ośrodek. Ja weszłam w czasie przerwy kawowej na salę, gdzie tą kawę podawali, ja stanęłam jak wryta, ponieważ ja zobaczyłam gromadę mężczyzn jednakowo w gruncie rzeczy ubranych, nawet nie były mundury, tylko jakieś takie. Ja nie wiem, taki, taki, takie, takie stroje jakieś takie dresowo, takie jakieś inne, jednakowo uczesanych, jednakowo wyglądających jak spocztance. Ja zrozumiałam, że to jest specjalnie, żeby oni się nie różnili, żeby oni byli masą. I wobec tego, natomiast jeżeli nam zależy na tym, my patrzymy w teatrze, to w teatrze naprawdę chodzi o to, żeby widzieć twarze. Istnieje teoria, jak mówiłem, która mówi, że no, społeczeństwa chylą się ku łopatkowi, kiedy zatracą zdolność oburzania się. Czy pani ma jeszcze zdolność oburzania się? Ja nie uzewnęczniam. Ja przyznam szczerze, ja nie lubię mocnych słów. Znaczy w taki w tym sensie, że jestem oburzona. Jestem, ja jestem głęboko zasmucona i rozczarowana. Ja bym tak powiedziała. I to jest dla mnie bardzo mocne. Mocna dla wypowiedź. Dla pani to jest mocne, ale czy to... Czy dla, dla, dla Ja tych nie ludzi, wiem, zresztą pod, proszę, których... proszę zwrócić uwagę. Proszę zwrócić uwagę. Dla adresatów, uwagę. czy jest równie mocne? Adresatów. Dla mnie na przykład niepokojące jest co? Jeżeli... No, pan mówi o słowach i oburzaniu się. No dobrze, tylko że słowa w naszych czasach, proszę zwrócić uwagę, co się z nimi dzieje. Jeżeli y, wysoki funkcjonariusz państwowy... Zachowuje się tak, jak się zachował marszałek Sejmu w momencie, kiedy naprawdę nie został napadnięty, owszem, został zaczepiony w prywatnej rozmowie, w prywatnej sytuacji, przez osobę, która uznała za stosowne zademonstrować wobec niego swoje niezadowolenie z jakiegoś, jakiegoś fragmentu działania państwowego. Ta osoba nie krzyczała, ta osoba nie wymyślała, ta osoba nie posługiwała się inwektywami. Ton był owszem zdecydowany. Ona zrobiła to, o czym Pan mówi. Ona wyraziła swój pogląd. Ja śmiem twierdzić, że osoba publiczna jest zawsze na służbie. W związku z tym ma obowiązek wysłuchania. Wielokrotnie widzieliśmy różnych mężów stanu, zagranicznych również, kiedy do nich tak się zwracano. No, i pan marszałek zareagował, tak jak zareagował, zareagował oceną, jak powiedział, w bardzo grzeczny sposób, stanu umysłowego tej pani, przyrównując ją, mówiąc, używając w stosunku do niej epitetu kretynka. I się co stało? Nic. Powiedział, że to było grzeczne. Powiedział, że to było adekwatne. Powiedział, że to było odpowiednie. W dwa dni później słyszę też od z kolei pani marszałkini, wezwanie do jedności, braku no, skupienia się w ciężkiej chwili wokół władzy. Jak ja mam w to wierzyć? Pan pyta o słowa i o oburzenia. No to cóż, jeżeli ja zakomunikuję swój, swoją, swoje nieukontentowanie z powodu... Yy, Jakiegoś fragmentu tego, co się u nas dzieje, to ja usłyszę, że jestem starą wariatką, która, jakby tu powiedzieć, prawdopodobnie nie ma nic do roboty, a jest żądna poklasku, w związku z tym dlatego zabiera głos, żeby było o niej głośno. To po co ja mam to robić? Wystarczy, jeżeli ja spokojnie powiem, że mnie się to nie podoba i że te osoby, które nawołują w tej chwili do spokoju, do jedności nie mają kredytu zaufania bo zmarnotrawiły go przez takie właśnie wypowiedzi o które, które zacytowałam co by zrobił pani profesor normalny polski rząd, że tak się wyraził? co by zrobił Rząd Mazowieckiego i Gieremka w takiej sytuacji. O, proszę pana, ja akurat rząd Mazowieckiego i Gieremka, to mi się Gieremka, no, zdarzyło mi się, ja wtedy byłam Rzecznikiem Praw Obywatelskich, no to oni też różne rzeczy Dlaczego mieli tak. i mnie się różne <grymka> rzeczy zdarzały. Nie wiem, co by oni akurat zrobili, ale myślę, że przede wszystkim należałoby znowu wracam uporczywie do tej wizji wielości wysiłków. My z, obecnie z, wszyscy się starają wszystko ustawić w płaszczyźnie zero-jedynkowej. Albo ja, albo nikt na tej scenie. Albo ja mam rację, albo nikt nie ma racji, a ten drugi to jest wróg. Natomiast synergia, podział władzy, podział kompetencji. Co by zrobił? Wielka ofensywa polityczna, no rozpaczliwe szukanie sojuszników. Jakichkolwiek. Na jakiejkolwiek płaszczyźnie. No nawet tych państw, które też graniczą z, chociażby z Białorusią, graniczą dalej z Ukrainą, bo to przecież zaraz pójdzie innym kanałem. Szukać porozumienia, szukać jedności, szukać chociażby ułamków wspólnego interesu. Dalej, mamy szansę z uwagi na obecność w strukturach europejskich. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, jakie grzechy ma Frontex. Ale do, wobec tego, czego innego szukać? No nawet Podzielić się odpowiedzialnością za te bezeceństwa, które To jaka się jest dzienią? pani hipoteza, dlaczego yy, nasi władcy nie chcą się w żaden sposób dzielić tą odpowiedzialnością i stają na głowie, byleby tylko nie dopuścić nikogo z zewnątrz, w tamte okolice. No. Czy to Frontexu, czy to NATO, czy to Unii Europejskiej, czy to y, niemieckich straży granicznych, no, bo ja oni nawet, zaoferowali ja też ja nawet nie swoją wiem, bo pomoc. Czasami mi przychodzi do głowy, że to jest po prostu z nieświadomości, że no nie w b, tym szaleństwie że, musi być metoda Nieświadomości tego, że podzielenie się może być korzystne. Oni to wiedzą, a mimo wszystko nie chcą się no to dzielić. Ja nie, więc ja nie jestem nimi. To niech pani mi wytłumaczy, jak to się stało, że kiedy od 10, teraz już 17 tysięcy żołnierzy, policjantów, Straży Granicznej, Terytorialców, czy jakkolwiek ich nazwiemy, Y, stojący tam, w samym tylko październiku bieżącego roku do Niemiec z, z Białorusi dotarło 5300 osób, 7300 od początku kryzysu w sierpniu. Nawet ja słucham, jakieś wyższe... Czy polski rząd nie maczał w tym palców, czy nie zajmuje się po prostu y, intratnym interesem przemytu ludzi z Białorusi do Niemiec? Nie I czy oni się tego przypadkiem nie obawiają, że ktokolwiek przyjedzie, to po godzinie zrozumie, że ktoś o, robi na to tym już daleko chyba. Nie mam pojęcia, proszę pana. Ja nawet czytałam o wyższych kwotach. Nawet czytałam, że w Niemczech podobno w tej chwili ponad 10 tysięcy jest osób, które jest Ostatnie oficjalne danie komendy ja, i, z Potsdamu. Być może. Nie orientuję się. Proszę pana, nie wykluczałabym i takiej możliwości, ale po to właśnie, aby to okropne podejrzenie z siebie zdjąć, należałoby rzecz prześwietlić i ujawnić. Chyba, że to podejrzenie jest słuszne. Proszę pana, powiedziałam, że polityka nie jest moją branżą. Natomiast wie pan, zresztą ja mam pewien problem, dlatego że we wszystkich sytuacjach, w których ja mam jakoś oceniać posunięcia w zakresie czegoś, co nie jest moją specjalnością, na czym ja się po prostu nie znam, tylko co obserwuję. Ja mam zawsze do wyboru, jeżeli mam przed wybór teoria spisku albo teoria przerażającej głupoty, nieudolności, to ja się zawsze przychylam do tego drugiego. Więc dlatego raczej bym myślała, że to drugie. Ta granica jest bardzo trudna do, do szczelnego zabezpieczenia. Poza tym, no przecież na, znowu, jeżeli ograniczamy się do tego, że wywozimy tych, których przybyli, wywozimy na miejsce, skąd no, oni wniknęli, no to przecież to oni tak ciągle sobie, sobie chodzą. Natomiast gdyby były przyzwoite obozy filtracyjne, miejsca, gdzie się bierze. Tam się jest sprawne postępowanie, filtracja, procedura zarówno przyjmująca, zarówno procedura relokacyjna z powrotem po odesłań, to, to, to niestety to jest normalne, ale to się nie dzieje. Więc jeżeli się to nie dzieje, to, przepraszam bardzo, tych wniknięć przez te same osoby granicy mamy znacznie więcej. No bo jak oni taki. No, nie uprawiają. dzieje się dlatego, że słupki rosną tym, którzy sprawiają, by się tak nie działo, ale w takim razie. Proszę mi pozwolić na sięgnięcie do pani specjalności, żeby pani mogła odpowiedzieć z całą kompetencją. Czy w tym postępowaniu polskiego rządu, nie pytam o białoruski, nie pytam o turecki, nie pytam o rosyjski, czy w tym postępowaniu polskiego rządu jego poszczególnych przedstawicieli odnalazłaby pani znamiona czynu zabronionego, który podlega karze? To, znaczy, to proszę powiedzieć jakiego? To znaczy, to znaczy akurat... Może nie, nie za politykę <sighs> polityk w ogóle odpowiedzialność polityczna to jest międzynarodowa odpowiedzialność polityczna w, w reżimie prawnym to jest odrębne zagadnienie i to mam wrażenie, że to jest dosyć takie hipotetyczne no, rozważanie. Pod tryb natomiast. Trybunał Karny nie podpada niestety. No, podpada, ale to trzeba, ale to trzeba złapać za rękę. A nikt się na, na razie nikogo za rękę nie złapał. Natomiast na pewno jest problem z bezpośrednimi wykonawcami, to znaczy te pushbacki, te odstawianie na granicę. I to już jest, jeżeli to jest udokumentowane, to to już jest delikt międzynarodowy. Jakiej karze to może podlegać? Och, uczciwie powiedzieć, nie pamiętam, by trzeba było, czy by, musiałabym to posprawdzać, a poza tym chyba za wcześnie mówić o karze. W tej chwili należy mówić o dokumentacji i o możliwości postawienia zarzutów. Natomiast możliwości postawienia zarzutu tak, dlatego że ta praktyka od, odstawiania w inne miejsce nawet jeżeli ostatnio, uwaga, bo nie tak dawno została y, przyjęta ustawa, y, która na poziomie ustawowym no, robi coś w rodzaju ulegitymizowania tej praktyki odstawiania na miejsce nie, przybycia, ale to nie zmienia faktu, że jest to bardzo wątpliwe z punktu widzenia prawa międzynarodowego. No przecież jesteśmy sygnatariuszami. Genw konwencji genewskiej i to, i to ja jest ten. zabronione. Teraz coś... No właśnie a propos, no bo y, Niemcy z jednej strony wyrażają nam solidarność, ale nie dalej niż dzisiaj rano bodaj. Powiedziały, że Polska ma obowiązek, nie za, nie, że rząd polski ma nie zapomnieć, że ma obowiązek przyjmowania podań o ochronę ależo, międzynarodową, no, ależo, a nie przyjmuje, tylko robi pushback. Czyli no więc, słynne słowo. Teraz się zrobiło bardzo modne ten pushback, czyli no to, to jest to łajdactwo polegające na wypychaniu nieszczęsnych ludzi tam, skąd przyszli. Gdyby, gdyby to jeszcze było, wypchnięcie przez przejście graniczne, odstawienie, ale to nie jest na przejście graniczne. To jest, w, no ale jest gdyby sprzysznie... to było, to by było tak Później człowiek by, deliktem, oczywiście, no. że Nie No i na tym polega, i na tym polega, użyję takiego słowa, grzech. No właśnie. Religioweństwo nie, nie, no. nie jest pani specjalnością, ale nie. mimo to zapytam, y czy to, co robią rządzące w tej chwili, ma cokolwiek wspólnego z podejściem chrześcijańskim, z chrześcijaństwem generalnym. Bardzo, jestem bardzo złym akurat respondentem, ale o ile wiem, to nie. Nie ma nic wspólnego. Dlatego, że tych, którzy. No, to jest pomoc humanitarna. Pomoc humanitarna pomocy udziela się temu, kto jej potrzebuje. Jakkolwiek w naszych czasach jest ciężko o to. Ja mogę opowiedzieć pewną historię, która nie dotyczy akurat granicy, ale która bardzo dobrze oddaje problem, który istnieje w Polsce. Tydzień temu byłam ze znajomą na Placu Grzybowskim. Szłyśmy do restauracji. I na placu Grzybowskim, na schodkach leżał y, chyba bezdomny, no w każdym razie no, widać, że poranione nogi, nieprzytomny, być może odurzony, nie wiem. Moja znajoma zadzwoniła na telefon alarmowy, mówiąc, że się na tym nie zna, co sama nic nie może zrobić, może by przyjechała straż y, miejska i po prostu sprawdziła, co się dzieje. Podała swoje imię, nazwisko, telefon, wszystko. Myśmy powstały trochę, powiedziałyśmy, że się oddalamy. Za jakiś czas mamy telefon z Rzeszowa, dlatego że dzwoni stamtąd y, jakaś pani niesłychanie zdenerwowana, gdzie to jest, jakie województwo. No już abstrahuję od tego, że to jest ten telefon, jest trochę trudno uruchomić. Dobrze. W każdym razie, skracając, po jeszcze kilku telefonach mojej znajomej zrobili piekielną awanturę, dlaczego wzywa karetkę reanimacyjną. Ona mówi, nie wzywam żadnej karetki reanimacyjnej, wzywam straż miejską. Zrobiła się bardzo nieprzyjemna sytuacja. Ja słyszałam przecież, co ona mówiła i do kogo mówiła. Proszę pana, wszystko zrobiono w, tych, te, w tej, tym łańcuchu wydarzeń, żeby jeżeli następnym razem moja znajoma zobaczy leżącego, zakrwawionego człowieka, nieprzytomnego, żeby ona nigdy i odwróciła się i sobie poszła. I teraz, jeżeli wobec tego, bo to jest coś, z czym ja cię ciągle stykam, kto jest winien? Każdy pyta. Otóż problem polega na tym, że jeżeli system prawny. Zachowań oficjalnych jest skonstruowany jako mechanizm, który w jakiś typowy sposób działa. I jeżeli człowiek umieszczony w tym mechanizmie jest skłaniany przez funkcjonowanie tego mechanizmu, który go zawraca w nieokreśloną uliczkę, do tego, żeby był nieempatyczny i żeby był nieaktywny, to on będzie nieempatyczny i nieaktywny, niezależnie od tego, czy on będzie strażnikiem granicznym, czy on będzie osobą, która widzi kogoś, kto wymaga pomocy. I wobec tego jeżeli nasz cały system do tego się sprowadza i jest co więcej teraz politycznie eksploatowany w tym celu, żeby z nas zrobić tego rodzaju roboty, to ja powiem to na pewno nie ma nic, ale to nic wspólnego z żadnym przyzwoitym wyznaniem i z żadnym przyzwoitym systemem etycznym. I również nie ma nic wspólnego z dobrze funkcjonującym prawem, na pewno. Ale czy ten system, który działa w sposób biurokratyczny, bizantyjski, a, austriacki, jak pani chce ten nazwać, czy ten system był jest dla nas listkiem figowym, który nas jakoś usprawiedliwia? usprawiedliwia czy nasza dusza własnych... jest wystarczająco jasna, żeby? Proszę pana, to jest opium dla naszego, dla naszej chyba naszej psychiki, dlatego, że człowiek jest zdolny wyprzeć bardzo wiele żeby usprawiedliwić swoje działanie. Ja jestem prawnikiem. Mam znajomych prawników, którzy się w jakiś sposób zaangażowali, zajmując różne stanowiska po określonej politycznej stronie. Na czym polega problem? Oni wyparli. Ja rozmawiam z nimi, czy koresponduję. Oni nie są w stanie, nie, nie myślę nawet, że to jest cynizm, oni wypierają niektóre rzeczy. Więc to jest ten nie, nie, nie rozumiem, o czym pani mówi. Wypiera od lasa. Że... Nie, dla nie, samego nie, rozumiem, ale co robią złego ci znajomy, czy też dobrego, bo no, nie ja no, pani... ja bym powiedzieć, jeżeli w momencie... Co wyparli? Wy, wypierają świadomość, bo powiedzmy, ideałów, którym, które powinny leżeć u źródeł wykonywania ich zawodu. Powiedzmy w ten sposób, ja nie chcę... To proszę mi powiedzieć, czy prawo nie jest najbardziej kaduczną z nauk Tutaj, ja różnych prawników, którzy siedzieli na, na, na Pani miejscu i za każdym razem zadawałem to pytanie, jak to jest możliwe, że jeden prawnik na temat jakiegoś postępowania, Wyraża pozytywną opinię, a drugi prawnik na podstawie tego samego prawa wyraża opinię wręcz przeciwną. Innymi słowy, jest tak wielu prawników, którzy są w stanie wziąć pod obronę i uzasadnić kryminalne działania różnych organów państwowych czy poszczególnych osób, mimo że inni prawnicy mówią, że to jest naganne, wręcz karalne. Proszę mi wytłumaczyć. To jest, ja zaczęłam już... Co to, to za nauka w takim razie? Nie, 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 ja już zaczęłam tłumaczyć, tylko to ten mój mechanizm, który powiadam. Jeżeli pan z tego mechanizmu wymontuje kawałek, część, albo nawet jedną część, to powie, o jaka ładna część, jaka ładna zębate kółeczko, no proszę bardzo, nic mu nie brakuje, wszystkie ząbki są, znakomicie działa, wszystko jest w porządku. I się ładuje ten mechanizm, do teraz do tej całej maszyny, która we właściwy sposób eksploatuje to prawidłowo funkcjonujące zębate kółko. Otóż, jeżeli prawnik patrzy, odpowiednio sobie wykroi tę część, którą poddaje swoje, systemu prawnego, którą poddaje swojemu osądowi, no to dla niego ta część może być wspaniała. Jeżeli zapomni, że prawo ma w sobie na przykład luzy decyzyjne, które to luzy decyzyjne muszą być wypełnione. Aksjologią jakąś, na przykład aksjologią praw człowieka, ale jeszcze prawo ma jedną właściwość. I to nawet prawo posługuje się językiem, że coś jest czymś. Polska jest demokratycznym państwem prawa jest. Czy znaczy, że jest? Nie, to znaczy, że ma być, że organy, które realizują swoje zadania, realizując je, mają. Działać tak, jak to przystoi wedle standardów demokratycznego państwa prawa. Ale jeżeli rozumuje się w następujący sposób, proszę słuchać. Wszystkie organy państwowe działają na podstawie i w granicach prawa. Czy to znaczy, że one tak działają? Nie, oczywiście. Musi być teraz mechanizm, który... Nie, więc musi być mechanizm, który teraz to złapie. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś będzie argumentował tak, jeżeli w Konstytucji jest napisane, że wszystkie organy działają na podstawie i w granicach prawa, to znaczy, że rzeczywistość jest właśnie taka. To znaczy, że uruchamiając na przykład międzynarodowe... Yy, sądy, które twierdzą, że jest inaczej, to działanie tych międzynarodowych sądów pozostaje w sprzeczności z polską konstytucją, z artykułem 7. W związku z tym nie będziemy wykonywali takich niekonstytucyjnych wyroków y, y, Trybunałów Pani Międzynarodowych. mówi to sarkastycznie, ja nie rozumiem, mówię sarkastycznie. ale niektórzy mogą nie, to ja wziąć. nie mówię sarkastycznie. Pan zapytał, żebym wyjaśniła, dlaczego niektórzy A prawnicy... Ja nie zrozumiałem tak... Pani odpowiedzi, proszę mi wybaczyć. Nie. A Nie. proszę bardzo, konstytucja i prawo mówi, jak ma być. Mówi o świecie wyobrażonym, świecie potencjalnym. Na, i, I ten świat taki powinien być i powinny inne elementy mechanizmu prawnego skłaniać do tego, żebyśmy ten właśnie cel osiągnęli. Rozumiem. Teraz, jeżeli ale są ludzie którzy powiadają w ten sposób. Jeżeli w przepisach w Konstytucji tak napisano, że tak jest, działa na podstawie i w granicach prawa, to znaczy, że niezależnie od tego, co naprawdę te organy robią, one działają na podstawie i w granicach prawa, ponieważ to powiedziała Konstytucja. Proszę pana, ja przysięgam, że ja mogę panu pokazać pisma oficjalne wychodzące, no, na przykład z Kancelarii Premiera, które tak rozumują. I jeżeli wobec tego tą... Potencje bierze się za rzeczywistość. To ja wracam do pytania, co warte jest prawo? A to pana, jest martwą literą, ponieważ można nie, je postawić na głowie i dalej udawać nie, że wróżby. Nie, proszę jest się... pana, prawo nie jest martwą literą, dlatego że przecież właśnie po to są, między innymi te między i sądy zwykłe, i te sądy międzynarodowe, żeby sytuacje, w którym jest rozbieżność pomiędzy potencją zawartą w przepisie, a rzeczywistością, to wyłapały i odpowiednio usankcjonowały. No I my mamy do czynienia z taką sytuacją, właśnie na przykład, gdy idzie o wymiar sprawiedliwości, dlatego że jeżeli wobec tego jest sąd źle obsadzony, to wyrok jest wadliwy. Na to odpowiada się nam, jeżeli jest powiedziane w Konstytucji, że organy wszystkie działają na podstawie i w granicach prawa, to znaczy sąd nie może być źle obsadzony. Proszę pana, to nie jest to ja prawo winne. Pytania. No tak, to nie no, ja jest ja prawowinne. To jest winne to, że się go nie chce wykonać, albo że się je opacznie. No to co w takim razie w miejsce prawa należy wstawić, by ci hmm. ludzie, którzy wykonują je, rzeczywiście je wykonywali i w duchu pana, i w literze. Prawo jest prawo jest bardzo ułomnym instrumentem. No to prawo jest tylko to po to. Zaraz, zaraz. Prawo jest tylko po to, żeby nałożyć więzy siłę, ale ono tylko działa do pewnego stopnia. Dlatego, że jeżeli siła jest tak duża, że ich tak Wolicjonalnie nastawiona, że nie chce się prawo podporządkować, to prawo podepcze. Mieliśmy hitleryzm, mieliśmy hitleryzm. Mieliśmy y, y, totalitaryzm y, w różnych y, częściach światach, mieliśmy tyranię. Oczywiście to jest kwestia stopniowalności, ale na pra prawo bez woli jego wykonywania jest niczym. I dlatego, ale to nie jest wina prawa. Pan pyta, co zamiast tego? Odpowiadam, przepraszam bardzo. To już nie ja. To wobec tego silny osiłek z wydatnymi mięśniami. I tylko tyle. No właśnie Prawo dlaczego jest... silny osiłek z wydatnymi mięśniami zawsze weźmie górę nad. Oczywiście. Usankcjonowanym przez parę tysiącleci tak. prawem. Tak, proszę pana. Przykro mi to powiedzieć, ale to tak jest. Dlatego że Nie po... mamy żadnej obrony? Nie. Jest jeszcze oczywiście obrona w kulturze, no ale to taka dosyć um. odległa w tym sensie, że prawo. Scyzoryk się otwierał pewnemu panu na dźwięk tego słowa. A wiem, i, wiem, i, wiem, wielu wiem no, ale też. to też właśnie. Ale dlatego mu się otwierał scyzoryk, że wiedział, że to jest prawo, jednak jest przeciw jego woli. I dlatego właśnie do tego dlatego potem cesaryk sięgał. No ale to tylko potwierdza moją, jakby to powiedzieć, ilustruje moją wypowiedź. Prawo jest dla tych, którzy chcą z niego i mogą korzystać. Jeżeli z jakiejś przyczyny w, z tego mechanizmu wyjmiemy coś, na przykład wyjmiemy sądy. Albo wyjmiemy, nawet sądy niech zostaną, wyjmiemy egzekucję praw Rzeczpospolita stojąca nierządem i stojąca brak egzekucji praw w Polsce w pierwszej Rzeczpospolitej. No to był problem. Jak było z prawem? No ono nawet było, tyle tylko, że bezzębne. Wie pan, ja nie jestem fatalistką, no, ale no, jakby tu powiedzieć, jeżeli marzy, lubimy tradycję i kochamy ją, no to może akurat... Ty znaczy, jestem... Innymi słowy, my nie mamy żadnej obrony przed ludźmi złej woli? Nie. Wow. Nie. Dlatego mamy ją oczywiście w tych różnych kręgach dotąd, dopóki jeszcze prawo jest wykonywane. Dlatego na przykład, jeżeli w tej chwili w tym multicentrycznym systemie, w którym żyjemy, mamy z jednej strony ochronę praw człowieka razem z tym całym aparatem egzekucyjnym, sądowym Strasburg. Jeżeli mamy Unię Europejską, z też, z, też z prawami człowieka, bo to jest Karta Praw Podstawowych, też z jakimś aparatem wykonawczym. Dotąd, dopóki to funkcjonuje, to jest w porządku. No ale jeżeli w porządku, no nie w porządku, w każdym razie cedzi te, 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 te jeszcze pozostałości, które, które się nam wydarzają w porządku wewnętrznym. Ale jeżeli i to się wyłączy, no oczywiście, że nie. A jak to było? Ja takiej drugiej strony nie znaję, gdzie tak wolno dyszy się człowiek. człowiek da. No, to jest ironia. Niechby było chcićli jurskiej wojny, prawda? No właśnie. I więc to jest z mojej strony ironia, ale, ale to jest smutna konstatacja. Ja nie jestem na tyle zarozumiała jako prawnik, żebym prawo obciążała, jakby to powiedzieć, obowiązkami, których ona wykonać nie potrafi. Tylko jedna uwaga. Sam fakt. Że konstytucja nie jest wykonywana, nie świadczy, że ta konstytucja jest zła. Świadczy tylko o tym, że ona jest niewykonywana. Dlatego, że jeżeli jakieś prawo jest niewykonywane, może być dziesiątki przyczyn tego. Mogą być przyczyny takie, że jakiś fragment tego wielkiego mechanizmu nie działa i tego mechanizmu się nie naprawia albo naprawiać się nie chce. To nie znaczy, że cały mechanizm jest niedobry. To jeżeli dałam przykład Pierwszej Rzeczpospolitej, brak egzekucji praw, Prawa były, ale ich nie wykonywano. Szwankowała egzekucja. Może być także szwankuje sam, y, samo korzystanie z praw. Ludzie ciemni i nie wiedzą o tym. Mogą być najrozmaitsze przyczyny. Nie samo prawo jest temu, jakby powiedzieć, za to odpowiada. Prawo działa w pewnym kontekście społecznym i kulturowym i politycznym. Pani profesor, rozważyliśmy różne aspekty tego, tych strasznych rzeczy, które się dzieją na wschodniej granicy. Doszliśmy prawda, do, do, do bardzo smutnych wniosków. Ale proszę mi powiedzieć, z Pani punktu widzenia, jak powinniśmy odnosić się do ofiar, największych ofiar tego wszystkiego, do tych ludzi, których twarzy nie widzimy, a którzy tam umierają, którzy cierpią głód, zimno. Jak y jak społeczeństwo dojrzałe, ludzkie, człowiecze, chrześcijańskie powinno się do tych ludzi odnosić. No, I dlaczego się nie odnosi? No, przede wszystkim przede wszystkim umieć od, oddzielać plewy od ziarna, i to w wielu Aha. wielu wielopłaszczyznowo. Zarówno widzieć tych, którym należy pomocy udzielić, jak i tych, których należy przy uczciwej procedurze cofnąć. Powiedzmy z powrotem. No bo, do, muszą być to jest procedury. w traktatach dublińskich. No no, ale dobrze, wi wiadomo, proszę, no. proszę, proszę pana, książka mojej młodości, e, f, to jest Róże przygody doktora Dulitl e, Był kiedyś Poczta doktora dulitl Doktor Dulitl to historia była... Myślałem, że pani Remarka. E, no a nie, proszę pana, ja bardziej prymitywna. Mianowicie, <laughs> mianowicie, doktor Dulitl e, e, doradzał pewnemu królowi afrykańskiemu, który skuszony, e, dobry Funkcjonowaniem wiktoriańskiej poczty brytyjskiej sprawił sobie czerwone skrzynki i znaczki pocztowe ze swoją podobizmą, porozwieszał to to wszystko u siebie i, i te ludność tamte listy wrzucała, tylko że nie wiedział ówże król, że trzeba jeszcze infrastruktury. No tych, którzy wyjmą te listy, sortowni, f... furgonów, które dowiozą do właściwych znowu rozdzielni i tak, dalej, i tak dalej, i listonoszy, którzy to wszystko doniosą. Otóż proszę pana, znowu, jeżeli pan mi mówi, że istnieją wobec tego zasady prawa międzynarodowego dotyczącego jak postępować z uchodźcami, istnieją, to owszem, ale potrzebna jest jeszcze infrastruktura, tu, u nas, na miejscu. Infrastruktura w postaci obozów, miejsc, gdzie. Nazwijmy to, się to robi... ośrodkami, bardzo proszę. Proszę pana, czy to czy naprawdę, jakby tu powiedzieć, nazwanie rzeczy po imieniu tak bardzo pomaga w takich wypadkach? Dobrze, ośrodki, niech będzie. Ale. W... Miejsca filtracji, miejsca rozdzielenia, właściwe procedury, no później trzeba tak, w Tak, którymś... tutaj nie trzeba nic wymyślać, bo to działa w niemal wszystkich krajach europejskich. No właśnie, więc można skopiować. Dalej, ja pamiętam kiedyś byłam, przez krótki czas funkcjonowałam w jakimś takim ciele przy Międzynarodowej Organizacji Pracy. I na przykład tam ja się nauczyłam wtedy, że istnieje coś takiego jak pomoc organizacyjno, taka techniczna, która na przykład pomagała krajom zacofanym zorganizować sprawniejszą na ich terytorium inspekcję pracy. No przecież to jest to samo, no można ściągnąć te wzory. Tego u nas brakuje, ale znów proszę zwrócić uwagę, co ja, o czym ja dzisiaj już mówiłam. Powiedziałam, że naszym problemem jest ten teatr, w ten, tylko ten słup światła idzie tylko na jednego wykonawcę. A przecież ta scena to jest coś, na czym powinny się właśnie znajdować i te miejsca filtracji, i te sekretarki, które tam funkcjonują, i ci urzędnicy, którzy tam, tam robią, i ci, którzy zarządzają tymi miejscami filtracji. To wszystko powinno być. To nie Powinno być tak, że akurat NGOsy przynoszą jedzenie do tych miejsc filtracji, dlatego że to bardzo dobrze, że przynoszą, żeby nie umarli z głodu, ale, ale to nie jest, to jest źle zorganizowane. Po prostu, jeżeli ja mówię, że jest pewna nieświadomość co do tego, jak ten mechanizm działa, to ja mam na myśli to, że jak sądzę, Część polityków nie rozumie, że nie wystarczy powiesić te czerwone skrzynki i nalepić znaczki, tylko trzeba jeszcze zorganizować do tego wszystkiego tą całą służbę, która wyjmuje te listy i je dzieli. Zmieńmy temat i bardzo bym prosił Panią o opinię na temat wypowiedzi ministra sprawiedliwości, który oj, oj. w momencie, w którym sąd zakazał. Marszu, nazwijmy ich nacjonalistami, powiedział, A, wezwał jest. do nieposłuszeństwa obywatelskiego. No, I nie pan to jest paradne. Ale to niech pani nie poprzestaje tylko na tym, że to nie jest, jest paradne. paradne, niech pani to mi powie z punktu widzenia prawnego, jak to. Cały konflikt, jakby tu powiedzieć, znów został wyeksploatowany. W bardzo zły sposób. Problem polegał na tym, że nacjonaliści mieli uprzywilejowaną możliwość korzystania z prawa przemarszu, z uwagi na to, że mieli zagwarantowane miejsce dla zgromadzenia cyklicznego. Tyle, że to trzeba odnawiać co jakiś czas. I w tej chwili, w tym roku zaniedbali tego odnowienia. Zresztą inna sprawa, że te zgromadzenia cykliczne, to też można mieć do nich różne zastrzeżenia, no ale już to zostawmy. I w związku z tym jako pierwsze zarejestrowały się na tej trasie ugrupowanie kobiet z mostu. To jest grupa, osób, grupa pani, które protestowały przeciwko marszom o charakterze faszystowskim. faszystowskim. I one się zarejestrowały. No więc w porządku. Teraz no tak, i w tym momencie nacjonaliści się. próbowali to obalić na drodze prawnej i nie udało się. Później minister sprawiedliwości próbował wzruszyć te prawne decyzje na drodze uwaga, rewizji nadzwyczajnej, nie wiem przynajmniej rewizji, skargi nadzwyczajnej, to też się nie udało. No, więc w końcu w tej chwili, w, prawdopodobnie w bezradności swojej, no bo się skończyłeś w tej chwili możliwości. Nie jeszcze się nie skończyły. Pomagania akurat yy, korzystnym dla jednej ze stron załatwieniu sprawy demonstracji ucieknięto się do koncepcji nieposłużenia obywatelskiego. Proszę zwrócić uwagę. To jest instytucja zastrzeżona dla obywateli, a nie dla władzy. Władza ma swoje procedury, ma swoje y, 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 środki działania. Na pewno nie władza powinna się uciekać do, do czegoś takiego. No więc to jest wyraz po prostu znaczy, delikatnie nazwany, Minister sprawiedliwości, rzeczy. który wzywa do nierespektowania wyroków sądowych. Mamy tak. do czynienia z taką sytuacją. Ale to nie jest pierwsza raz. Jakiś... A nie jest pierwszy raz, bo to mi się pierwszy... wydało, że to precedens. A skąd? I już, no przepraszam, no, a nierespektowanie wyroków Trybunału, czy Trybunału Sprawiedliwości, czy nierespektowanie no tak. wyroków Strasburga i to przecież z tego samego źródła płynie. Dlatego, że przecież nie kto inny, tylko Minister Sprawiedliwości skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o kontrolę artykułu 6 Konwencji Europejskiej, to znaczy tej, która przewiduje prawo do sądu, bo to chodzi o to, żeby podważyć wyrok Trybunału w Strasburgu. Dobrze, proszę mi powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia prawnego, że zarówno Konstytucja, jak i Kodeks Karny zabrania pod wieloma sankcjami tworzenia organizacji o charakterze faszystowskim czy nazistowskim i ugrupowania jawnie faszystowskie i jawnie nazistowskie nie są delegalizowane w Polsce. Przecież istnieją ku temu podstawy prawne. Dlaczego nikt na tę drogę nigdy nie wszedł? W wchodzono. Hmm. No, oczywiście, że wchodzą, no, tylko zostały przerwane te postępowania. Były próby zarówno delegalizacji partii politycznych, tylko z tym, że to ja sama partycypowałam jeszcze będąc w Trybunale Konstytucyjnym, ale to nie tyle nawet chodziło o faszystowskie, ile autokratyczne. Ale co się mieściło w, tam, w delegalizacji partii, z tym, że został wniosek wycofany. W związku z tym nie było, nie było materii, nie starczyło. Jeżeli chodzi o inne, przypuszczam, że to jest tak samo, dlatego że były wszczynane różne próby, tylko były ucinane. A proszę mi powiedzieć, jak obywatele, czy grupa obywateli może... Grupa obywateli tutaj nic, nie, niewiele zdziała. Dlatego, że grupa obywateli... Znaczy, kto może, może zaskarżyć i kto może spowodować, że to nabierze trybu sądowego, że tak się wyrażę Uf, prokuratura, proszę pana. Rozumiem, tak. No to mamy... No, są jeszcze, jeszcze inne. Organ... Ja zupełnie szczerze powiem tak. Ja nie bardzo. Muszą być niesłychanie drastyczne wypadki uczynienia użytku z haseł. Dlatego, że za słowa, jeżeli ktoś ma program jakiś, no program nawet, który odpowiada programowi faszyzującemu. Czy w ocenie niektórych odpowiada programowi faszyzującemu, to jest jeszcze trochę za mało. Muszą pójść dalej czyny. I z tymi czynami jest zawsze problem. W którym momencie można z tym wystąpić? Obawiam się, że sami obywatele tutaj niewiele zdziałają. Musi być wola na poziomie organów ścigania, a o tą w tej chwili trudno. Ha. Znaczy właśnie, proszę ocenić w tym momencie, że, że marsz o charakterze faszystowskim. No. nabrał charakteru państwowego. Nie, nie, nie. No. Jakby tu powiedzieć, ja, nie, ja bym nie zaryzykowała powiedzenia inaczej. Może właśnie dlatego, że będzie państwowy, to nie będzie faszystowski. Może to tak na to należy patrzeć. Może to jest próba. Ale cywilizacji. można patrzeć na to zupełnie. Odwrotnie. Można. można. Będzie można. faszystowski, ponieważ będzie państwowy. Otóż, i proszę Pana, i to jest nasz dylemat wokół którego stoimy. Ja mam nadzieję, Pan nawet tak prosił, żeby ja tak wyraziła tę nadzieję i tak zostawiła nas z takim elementem jakby powiedzieć pozytywnym. Otóż mam nadzieję, że skoro już doszło do tego, że Marsz Niepodległości, święta niepodległo uzyskania niepodległości Polski, ma mieć charakter państwowy, że on nie będzie miał w sobie cienia, Mam nadzieję elementów, które mogłyby być posądzone o faszyzowanie. Mam nadzieję, że odbędzie się w spokoju. Mam nadzieję, że nie zapłonie żadne mieszkanie. Mam nadzieję, że nie będą rzucane kostki bruku. Bo jeżeli będą rzucane... No, ale napisy w ruchu, na, na, na transparentach, ma Pani też nadzieję, że będą wszystkie... Mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do tego, że wobec tego ten, kto będzie czuwał nad porządkiem uroczystości państwowej, a więc policja i oficjalne służby, będą w sposób odpowiedzialny reagowały, bo jeżeli nie, no to wtedy będzie ten, właśnie się stanie to, co, o czym Pan mówi i wtedy już jest coś, co może wzbudzić nas uzasadniony niepokój, że się stało. Et consumatum est. W takim razie proszę, przeskakuję w kolejny obszar tematyczny. Proszę powiedzieć, czy śmierć pani Izabeli z Pszczyny to jest y, efekt y, e. Aha, albo... wyroku Trybunału Magisterskiego Przyłębskiej, czy... Proszę pana, trafił pan, akurat wystawił mi pan piłkę. Dlatego, że się wdałam na Facebooku w dłuższe, znaczy bardzo mnie zdenerwował ton i to o dziwo kół związanych z feminizmem, gdzie w dosyć uporczywy sposób kwestionowano tezę, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to z października ubiegłego roku. To jest to K1 przez 20. Ma związek z znaczy, że to jest bezpośrednia przyczyna i lekarze. Lekarze, którzy zaniedbali, ponieważ środowisko wykazuje się od dawna, co jest zresztą zgodne z prawdą, dużym oportunizmem. Przecież w roku 1991 Kodeks Etyki Lekarskiej podówczas dozw dozwoloną aborcję traktował jako przyczynę relegacji z, z zawodu lekarskiego. Wspominam o tym dlatego, że akurat byłam wtedy czynna jako Rzecznik Praw Obywatelskich i ja wtedy to zaskarżyłam do Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą z mizernym skutkiem, ale to już jest Inna historia. Otóż ja pamiętam, że w, tą, w tę dyskusję, która się toczyła na Facebooku, ja powiedziałam, że ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak uporczywie spierające się strony usiłują albo lekarze, albo wyrok. Znów wrócę do mojej ulubionej, dzisiaj ciągle obecnej metafory mechanizmu. Otóż wykreowano mechanizm, w którym e, umieszczenie lekarzy promuje ich. Bezczynność w wypadku, jeżeli jest zagrożenie zdrowia i życia kobiety ciążą embriopatologiczną, dlatego, że niezależnie od stanu zdrowotnego płodu uważa się, że dotąd dopóki płód bije serce, to wtedy dla lekarza bezpieczne jest nie podejmowanie żadnych działań. Tyle tylko, że akurat to nie podejmowanie grozi wtedy kobiecie sepsą, to co się tutaj stało i stało się przyczyną tragedii tej właśnie rodziny. Otóż ja opowiadam, mechanizm, który wykreowano jest taki, że skłania lekarzy do podejmowania decyzji zbyt późno, bo jeżeli podejmą zbyt wcześnie, to się narażą przynajmniej, oczywiście, bo teraz mówią, yy, mówią czynniki, które sprzyjały yy, temu rozwiązaniu, które zostało przyjęte w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, no przecież nie doszło jeszcze do żadnego skazania żadnego lekarza. Tak. Nie doszło do skazania, ale musieli się tłumaczyć yy, nacisk środowiskowy, yy, krytyka ze stron bardzo aktywnych organizacji, nacisk samorządu lekarskiego. Oczy no, dlatego wspomniałam o, tej, wspomniałam o tej deklaracji z 1991 roku, Ale dlatego że to się nie. nie zmieniło, jeżeli chodzi o nastawienie samorządu lekarskiego w negatywne do zbyt szybkiego działania w interesie zdrowia kobiety. I teraz, dlaczego wobec tego, jak oddziałuje to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wyeliminowało. Były trzy przesłanki przed orzeczeniem: zagrożenie życia i zdrowia kobiety, ciąża z przestępstwa gwałt albo kaziroctwo i y, embryopatologiczne przesłanki dotyczące płodu. Jeżeli wyeliminowano przesłanki embryopatologiczne dotyczące płodu, zostały tylko, dwie zostały tylko przesłanka, przesłanka ta kryminalna, zostawmy ją na boku, i życia i zdrowia. Ponieważ akurat jeżeli jest życie i zdrowie kobiety zagrożone przez ciążę embryopatologiczną, a ciąża embryopatologiczna sama przez się nie stanowi w tej chwili przesłanki do yy, dokonania aborcji, stworzono mechanizm, który promuje i bezpieczne zachowania. O tym powszechnie mówią lekarze, ci, którzy dostrzegają tę diabelską alternatywę. I ja teraz zaryzykuję jeszcze jedno twierdzenie. Otóż stawianie ludzi w diabelskiej alternatywie jest jakąś metodą u nas, bo tutaj postawiono lekarzy. Proszę zwrócić uwagę, u nas stawia się w diabelskiej alternatywie członków Straży Granicznej, którzy mają wykonać rozkaz. Wypchnięcia ludzi, yy, oni że my, jest z... my nie jesteśmy od sprzeczny z prawem, rozkaz muszą tak, wykonać. To jest to, proszę zrobić, drobielska alternatywa. Diabelska alternatywa dotyczy sędziów, którzy, jeżeli są posłuszni, do czego są zobowiązani, wyrokom Strasburga albo wyrokom Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, wtedy imputuje się, że oni nie są. Po... To nie, że nie chodzi o z tym wyrokom, że oni kwestionują na skutek treści tych wyroków powołanie innych sędziów, a to samo przejście jest deliktem, który uruchamia ustawę tak zwaną kagańcową. Czyli oni są, to jest już trzecia grupa ludności, która jest ustawiona w diabelskiej alternatywie. I te wszystkie diabelskie alternatywy mają jedną cechę wspólną. One Wywołują u tych, którzy są w tej alternatywie ustawieni, uczucia braku empatii, uczucia takiej yy, 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 taki bezpiecznie jest nic nie robić, albo być posłusznym yy, temu drugiemu członowi alternatywy. Nie empatii. Jeżeli mam już trzy, to z najbliższego czasu. pochodzi. I się z hipokratesa. Tutaj też. Ale no, bo to jest element właśnie tej. Yy, Przysięga Hipokratesa zostawmy ją bo to ona dobrze, też nie, nie jest, to jest, to jest to jest długa historia ale, ale w, w tej chwili w bieżących bieżące brzmienie przysięgi Hipokratesa na pewno tak i teraz, jeżeli wobec tego to się będzie potęgowało i będzie się ustawiało bezpośrednio ludzi działających na rzecz wykonywania prawa w, tych, w tej alternatywie, to ma Pan odpowiedź na to pytanie, które ja trochę, którym ja trochę Pana zirytowałam w tej dzisiejszej rozmowie. Pan pyta, po co takie prawo? No, bo ono jest źle ustawione jako mechanizm. Jako mechanizm. Źle pewien podzespół został włożony do całego mechanizmu. Nie prawo całe jest do niczego, jest wadliwie działający jakiś podzespół tego prawa i y, wyłączono bezpiecznik, wobec tego pracuje bez bezpiecznika, wyłączono, wyłamano jeden ząbek w, 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 w zębatce Kerybiku. i wobec tego ona idzie nierówno. To są tego typu rzeczy. Nie naoliwiono, postawiono nieuka przy maszynie, który nie wie jak ją obsługiwać, bardzo częste. To jest problem. I teraz nie ma na to jednej odpowiedzi. I co jest najgorsze, że to się nie naprawia przy pomocy no, jednego przykręcenia śrubki. Czasami tak, ale czasami trzeba i nauczyć tego, kto obsługuje i wymienić, i śrubkę dokręcić i, i, i w ogóle nową część wytoczyć. To, nie to ja chciałbym nie tylko wyjaśnić, że nie zirytowała mnie pani, moje pytania niektóre są prowokacyjne, ale pani właśnie po to, żeby... żeby sprawę, żeby, jakieś... żeby jaśniej, proszę, tak, proszę pana, żeby... bardzo sobie to cenię, bo moim problemem jest, ja bardzo lubię wyjaśniać me mechanizmy prawne. Nie chodzi mi nawet o to, żeby ludzie mi rację przyznali, tylko idzie o to, żeby wyjaśnić, powiedzieć jak to wygląda i znów spuentuję taką... Ta moja opowieść o Facebooku, kiedy napisałam o tym mechanizmie, ja to króciutko napisałam. Jakaś śledząca mnie osoba napisała, oj, jak to dobrze, że pani to napisała, bo mi to do głowy nie przyszło. Tam, tam. Ja uznałam to za szalony komplement. Bardzo się ucieszyłam, że ta pani to napisała. No tak. To... Pani profesor, jak by pani określiła budowany obecnie w Polsce ustrój? Autopracja. Ustrój czwartej rzeczy tak zwanej? To, jest, tam, to, 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 to z książki już o tym zapisano. To są jakieś różne definicje, można różnych uczonych mężów na to przywołać. No W każdym razie na pewno to nie jest państwo prawa. To już na pewno nie jest. Dlatego, że państwo prawa ma jedną cechę jest przewidywalne. A u nas problem leży w tym, że nawet jeżeli przepisy są niezłe, to standard ich wykonywania raz wykonam, raz nie wykonam znaczy, to ten są nie tylko przeze mnie przywoływany Benvenidez z Peru, prezydent, który mawiał, że moim przyjaciołom wszystko, moim nieprzyjaciołom prawo. No to jest to: jednym się daje, drugim się nie daje. Dalej, w związku z tym to nie jest państwo prawa, dlatego że ono działa ono bywa państwem prawa, ale nie jest państwem prawa, więc to nie. Czy my jesteśmy, więc na pewno, czy my jesteśmy demokracją? Uj, tu bym miała już trochę też problemów, dlatego że dla mnie na przykład ogromnym problemem jest korupcja, mam na myśli nie finansowa, tylko korupcja w sensie zepsucia parlamentu. Parlament przestał być miejscem, które wypełnia swoją funkcję, dlatego że ani się tam nie deliberuje, raczej tam się posłuchuje, ani tam nie, nie ma do czynienia się z ważeniem, tylko przepychaniem. Tam jest po prostu, to jest fabryka w tej chwili legitymizujących posunięć programu większości aktualnej parlamentarnej. I w związku z tym, no to też z tą demokracją jest kiepsko. No to jest, niektórzy mówią, demokracja ułomna, demokracja zepsuta. Demo Myśmy się zresztą w tych rankingach bardzo obsunęli. W gruncie rzeczy ta etykieta, jak my nazwiemy wszystko jedno, no na pewno nie równamy do czołówki. Autokracja, tak. I to jeszcze taka, ja bym powiedziała, prześna jeszcze do tego wszystkiego. Bo jeżeli jest autokrata... Doskonale. No, proszę Państwa, proszę zapamiętać autokracja pszaśna. Uważam, że to najbardziej trafne określenie, jakie słyszałem obecnego, że tak się wyrażę, obecnej sytuacji politycznej, obecnego ustroju, obecnego funkcjonowania państwa polskiego. A jakby pani profesor umiejscowiła, nie wiem, w kontekście ideologicznym, politycznym, historycznym rządzące obecnie ugrupowanie... Nie, nie jestem za dobra, akurat w tych. tym, potem nie chcę tego robić, dlatego że to jest takie już ładowanie się w taką dyskusję polityczną, bo jeszcze etykietować. No ja nie wiem, dla mnie najbardziej no, fascynującym jest zamiłowanie, jakby to powiedzieć, do mesjanizmu, które w tej chwili mamy. No to my takie przedmurze jesteśmy w tej chwili. Jakby to był, ta, tę rolę od, zaczynamy chcieć odgrywać. No, zważywszy, że zbir jest coraz bardziej. Yy, yy, rzeczywistością, tak, czyli Związek Białorusi, Białorusi i, i Rosji, no to znowu rola przedmurza nam przynależy. No. A jeszcze fakt zgromadzenia 90 tysięcy żołnierzy rosyjskich pan, na granicy z Ukrainą też powinien dać nam do myślenia. W kontekście... ja, muszę powiedzieć, ja muszę powiedzieć, no historia się przecież nigdy nie powtarza, ale ja jestem ogromną zwolenniczką wyciągania wniosków lekcji z historii. Otóż to. I no, to są naprawdę niepokojące. Ja widziałam teraz niedawno, bardzo, bardzo nam jest są z pewnych osobistych względów akurat to oglądałam na YouTubie, ale to tak mi przysłano Linka, przedstawienie Teatru w Wałbrzychu dotyczące konstytucji i w ogóle ofiarowania ludziom prawa. Taki monodram, bardzo wymowny. O, o wszystkim było i o Sejmie Wielkim, i o. ale ładnie zrobione. Bardzo zresztą państwu, którzy mogą to zobaczyć, polecam, bo to jest bardzo kursztowne przedstawienie. E, właśnie o konstytucji. Czym jest konstytucja i czym była konstytucja w historii, i czym się stać nie mogła w historii i dlaczego. To mówi autorka książki, po co komu konstytucja, po co ludziom? Po co ludziom, kon tak? Konstytucja jest ludziom potrzebna do wielu rzeczy. Czasami, no, czasami po to, żeby na książce postawić. E, no jak się jest tłukiwa, no, te to Różne rzeczy można, różne rzeczy można. I to o tym, w tym, o tym w tym w tej sztuce też jest. Nie, ładny ten jest monodram. Tam naprawdę można różne wnioski z historii wyciągnąć, również bardzo niewesołe. Ale gdzie pani, no, ludzie się uczą na własnych błędach, na cudzych za licho tak. nie chcą się tak, uczyć. Tak, to jest, to jest zadziwiające, dlatego, że dotąd, dopóki proszę zwrócić uwagę ja tam niepopularny tam przykład. E, ja zawsze byłam zdania, że no, no wszystko można poprawić, że naprawdę wymiar sprawiedliwości wymaga w Polsce bardzo, bardzo ciężkiej pracy, y, takiej u podstaw i gdy idzie o no, no najrozmaitsze rzeczy, ale dopiero szerzej jakoś w, w środowiskach nawet samorządu sędziowskiego Jakoś się obudził duch, w momencie jak dotarło, różne nieprzyjemne rzeczy dotarły do nich samych. Problem polega na tym, że trzeba rzeczywiście chyba coś przeżyć, żeby, 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 żeby to zrozumieć. No tylko że, tylko, że to jest wniosek, który jest dosyć pesymistyczny w naszym w obecnym położeniu. Dlatego, że ja tak sobie myślę, że to tak jak z tym covidem, który podobno wszyscy muszą przechorować. Po to, żeby się uodpornić. Właśnie, proszę pana. To tak nie brzmi optymistycznie, No profesorze. ale proszę pana, do pan mnie sprowokował, bo pan mnie zapytał, co trzeba, jak, jakie rola? wnioski. Wiem, Ale no to moje wnioski też. A mój obowiązek powiedzieć uczciwie. Krew pot i łzy. Ale to też nie ja. No tak, tak. To, to też. Zresztą wielki przywódca. Wielki przywódca, wielki mówca i trochę fałszywy przyjaciel Polski. Pani profesor, jak już tak proszę o definicję poszczególnych elementów tej naszej narodowej układanki, to proszę powiedzieć, jakby pani oceniła stan świadomości. Nie, lepiej, jakby pani określiła kolor serca współczesnych Polaków. Biały, czarny, szary, tęczowy. Proszę Pana, my nasze barwy narodowe są biało-czerwone. Tyle tylko i zawsze to opowiadam studentom, że z tą czerwienią polską to jest kłopot. Bo owa bo szczerwień czerwień była czasami historycznie karmazynem, była czasami historycznie amarantem, bywała cynobrem. Bywała trochę wpadała w kolor malinowy. Nawet w tej chwili są podejmowane jakieś działania, jakieś chyba z udziałem heraldyków, żeby to jakoś uporządkować. Słabo to idzie. No więc jeżeli mnie Pan pyta o kolor serca. To ja muszę panu powiedzieć, to jakże, jeżeli my się nie możemy co do tego koloru naszej flagi narodowej pogodzić, to jak my się mamy pogodzić co do koloru serca Polaków, których jest prawie nie 40 się, ja pytam o nie, nie wiem proszę pana, bo to moje serce jeszcze schowane jest jeszcze, więc ja nie wiem, jaką ono ma naprawdę barwę. Boję się, że w tych akurat około 40 milionach tych serc Mamy różne mieli... papierki lakmusowe, które tak. i jednym z nich będą jest to, co różne, się dzieje na granicy, różne, to co będę... się dzieje w pszczynie, tak. to są wszystko papierki lakmusowe tak. i się wyciąga i ten papierek ma jakiś określony tak. kolor. Jak ma określony wyciągniemy... kolor, wie, więc wie Pan co jest dobre? To jest dobre w tej chwili, że my sobie z tego zdajemy sprawę, ale ja bym nawet chciała, żeby te serca były w różnych odcieniach czerwieni. Tylko, żebyśmy się na to zgodzili i akurat nie awanturowali się, że ktoś ma nieprawidłowe serce, bo akurat ten odcień nam nie odpowiada. Oczywiście, że tak, no ale jeśli dołożymy do tego fakt, że tak naprawdę to ten orzeł biały <grych> zaczynał jako smok wzorowany na flagach magdyburskich, to. No ale proszę zobaczyć, jak się ten... rozwinął. Co prawda, proszę pana, akurat teraz chyba na najnowszym numerze polityki mamy taką wymowną grafikę. Tak, świetnie, mamy tarczę. Tak, tak, tak. Widać tutaj, prawda, skrzydła które się trzymają. Tak, tu widać jeszcze kawałek taka. korony i za tą tarczą się schował. Schował się. Wstydu. Yy, to chciałem panią jeszcze zapytać, czy Bruce Jusus wygrał 18. konkurs Chopinowski? A akurat jeżeli chodzi o konkurs Szupanowski, to akurat muszę powiedzieć, bardzo dokładnie przesłuchałam, niestety nie w naturze, koncertu laureatów, bo to wtedy było takie dobre spojrzenie wstecz. I takie mam, taką mam uwagę. Otóż bardzo zdolny ten Kanadyjczyk. Kanadyjsko, francusko-chiński tak, laureat. Tak, tak. Naprawdę znakomity. Wszystkim, wszystkim, mój Boże, ma tyle emocjonalności. Ale się bardziej rąbał na koncercie laureatów niż. Ta, ale rąbanie się nie jest tym. problemem, jeżeli nie ma tego za dużo i jeżeli jest w tym jeszcze. Radosny pęd do przodu, ale który ma jeszcze sens, bo na przykład już z laureatem, z jednym mam na przykład podzielone serce, gdy idzie o laureatów drugiego miejsca. To znaczy. Japończyk mi się nie podobał. Tak. E, opanowany, klasyczny, spokojny, e, bardzo taki szlachetny, taki nobl, bardzo mi to pasowało. Natomiast Słoweniec kompletnie nie, jeden wielki chaos, kompletnie mi się nie podobał. Także chaos. Słowańca ja bar... Włoch, no. no. tak, oni wszyscy jacyś, prawda? To no nie jest Gorici, jest no to to było drugie miasto, które miało mur pośrodku obok Berlina. Aha. A ty nawet nie wiedziała. Ja nawet nie wiedziałam, ale w każdym razie w każdym razie do czego zmierzam. Proszę zwrócić uwagę, jaki znowu, jaki ładny przekaz płynie z tego z tych, tych, od tych laureatów. Bardzo wysoki poziom rzeczywiście. A? Bardzo doceniona, ale jakie, jakieś, jakie dziwne rzeczy tam w tym, wśród tych laureatów są. Na przykład Kobayashi, która jest weteranką konkursów, pięknie zresztą grająca. Pięknie grająca. Wreszcie doceniona. Pochwała. No, systematyczności, zacięcia i różnych innych. To, o czym my mówimy, że jeden to jest jakaś mieszanka kulturowa, tam nie wiadomo jakiejś nacji, Mieszanki kultur, nie wiadomo czego. To fantastyczne rezultaty. Ktoś, fantastyczne Żadna rezultaty. kawa, pojedynczy tam szczep nie, nie będzie ma, tak dobrze spakowała, ma, jak dobrze Jak wymieszana, blend. prawda? I to było piękne. A dla mnie jeszcze coś ciekawego. Tu muszą z swoją no, pewną niedogodność. U mnie wiek objawia się w tym, że ja mam problem z niedosłuchem. To jest nieprzyjemna dolegliwość, zwłaszcza dla kogoś, kto lubi muzykę. To znaczy, to nie, w tym się objawia, że ja nie słyszę. Ja bardzo dobrze słyszę. Jak słyszę wykonanie, słyszę dźwięk, ja natomiast tracę na urodzie dźwięku, bo on jest po prostu dla mnie uboższy, mniej bogaty. I Tutaj właśnie o tym finałowym konkursie, e, finałowym koncercie. E, tam e, oni grali cały czas na tym włoskim tak. instrumencie. Tak, na facjonim. I, I no Nie i, cały czas, ale, 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 tak, jak ale, niektórzy... dla, ale o co, co dla mnie było ciekawe, że jeżeli grali na tym samym instrumencie różni wykonawcy. Ich interpretacja była na tyle dobra, że ja słyszałam przy moim niedosłuchu różnicę w barwie dźwięku wydobywanym z tego samego fortepianu i to była potęga ich artyzmu, że oni pokazali Umieli na tym instrumencie grać na tyle różnie, że nawet ktoś tak głuchawy jak ja wysłyszał barwę dźwięku. Więc to była dla mnie osobista przyjemność, taka no, taki już bonus, akurat z tego No koncertu. właśnie, Facjoli jest bardzo uchodzi w każdym razie za trudny instrument, ale kiedy się go posiądzie, że mm -hmm. tak się zdominuje, mm -hmm. to wtedy cuda daje, no A w tym roku ciekawe. nie było Yamahy. Nie było. Właśnie, było. co było zdumiewające, było. dwa Steinway'e. No, natomiast Steinway trzyma się dobrze. Steinway się no, były trzyma. dwa, no, jeden no, taki tak, mniejszy, drugi, drugi taki bardziej metaliczny. No więc w każdym, razie, w każdym razie, ale więc, mój Boże, konkurs jak konkurs. No, zawsze no, nie, tego nie, rodzaju gigantyczne jest. imprezy mają w sobie odrobinę rzeczywistego, no, one mają swój własny... Koloryt wynikający, że to jest event kulturalny jako ściganie się i inne. więc one, to jest różne rzeczy tam to są. To jest arena, na której na, są wiem. gladiatorzy i lwy, którzy, ja wiem. które się znam. I na, różne na rzeczy kalkoniku. tam są, no. ale w każdym razie, ale w każdym razie w tym co było ciekawe, proszę pamiętać, były konkursy, w których niejako zbyt purystycznie podchodzono do ortodoksji wykonawczej, co zresztą owocowało różnymi problemami. Z Zarchericz w swoim czasie z Pogoreliczem. A w tym roku dlatego właśnie mówię o tym laureatach drugiej nagrody, druga nagroda, bardzo wysoko, kompletnie inni, kompletnie inni uhonorowani za co innego. Więc Warieta z delektat. Kogoś, kogoś pokrzywdzono, Pani zdaniem? Miała Pani Ach, to, kogoś, trudno, to trudno, to trudno. Ja w ten nie, sposób to, do tego to, nie to podchodzę. Ta, ta ulubienica publiczności armeńsko rosyjska Jewa Grygorian. Uczciwie powiedzieć, trudno mi jakoś się do tego specjalnie odnieść. Ona była dość. Ona, ona była w koncercie dość arogancka. się położyła, była arogancka, ta, była arogancka, się wyzywająca, ale w koncercie tego się położyła kompletnie. Tak. Moim zdaniem była. Ale, ale ona ją poruszyła. Arogancja trochę zgubiła. No szkoda. No. A jeśli chodzi o Polaków, ten kursztyk mi się od początku podobał, kiedy jest bardzo mówi. ładnie grał. No tak, bardzo tak. ładnie grał Ale nie, nie sądzi się. pani, że tego Szymona Neringa? Mówi pani, że klasycznie, że, 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 że Może spokojnie, trochę... dojrzale grał człowiek i wyleciał w pierwszym etapie. Ale czy ja wiem, no. Nie. No w takim... Po... Mój Boże, to tak trudno, trudno w tej chwili przywołać, dobrze, dobrze. trudno mi przywołać wrażenie. Ja w ogóle generalnie rzecz biorąc, lubię właśnie granie w typie właśnie takim spokojnym, klasycznym, niesalonowym, nieczułostkowym, ale takim troszkę. z dyst... Dlatego wie pan, wie pan co? Tylu laureatów konkursów, którym nie poszło na konkurs. Zrobili tak świetne kariery. Tak znakomicie się rozwinęli. I ta tak. W związku z tym ja myślę, że to nie należy akurat panu Neringowi, on ci nie powinien specjalnie tym martwić. Ja Miejmy nadzieję, że się nie martwi. Nie powinien się to... tym martwić. I w gruncie rzeczy po prostu świat przed nim. Proszę państwa. Kiedy państwo już. Stracą wszelką nadzieję, kiedy dotrze do Państwa to, co powiedziała Pani profesor Ewa Łyntowska, że prawo nas nie obroni przed złymi ludźmi, musimy się obronić sami przed nimi, to wtedy pozostaje nam jeszcze sztuka i w niej możemy znaleźć ukojenie. To się kiedyś nazywało wieżą z kości słoniowej, dzisiaj to się jakoś inaczej nazywa, ale nie chcę się tego uczyć, na pani po co. A to jeszcze dawniej się nazywało eskapizmem, prawda? Ale no cóż, czasami, czasami ludzie czujący mają takie potrzeby. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Przede wszystkim dziękuję naszemu gościowi, pani nie. profesor Ewie Łętowskiej. Bardzo dziękuję profesor Ewie Annie Łętowskiej, chociaż miał być na no odwrót, zdaje się, miała pani się nazywać Anna a, Ewa Łętowska. A, ale... Już nie żyją ci, którzy są temu winni. E leży żyje pamięć o nich. Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki Alegromano Tropo. Dziękuję pani profesor. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.